Panie Andrzeju, czym dla Pana jest skansen rzeki Pilicy? Jest to w końcu efekt moich ponad 20-letnich starań, a pomysłu na taką placówkę to jeszcze wcześniej, prawie 30 lat temu, a jeszcze wcześniej może z mojej pracy dziennikarskiej, publicystycznej, bo ja byłem, jestem i mam nadzieję będę do końca dziennikarzem, publicystą. To jest mój główny zawód, moje główne powołanie. Ja zawsze, pracując w wielu redakcjach, w tym i w Piotrkowie również, w Tomaszowie, interesowałem się, preferowałem tematykę właśnie regionalną, historyczną. A jeszcze może wcześniej, przecież ja również się realizowałem w plastyce, w rysunkach. Stworzyłem około 400 rysunków. To były motywy architektoniczne, dokumentowałem. Też z przeznaczeniem dla gazet, taki rodzaj rysunku prasowego, architektonicznego, który pokazywał jakieś miejsca szczególnie upamiętnione, zabytki, ale nie tylko, częściowo rekonstrukcje nieistniejących obiektów, które też uzupełniałem moimi opowieściami, gawędami. To potem się, ponieważ to były regularne publikacje, stałe cykle w tych gazetach, no choćby Piórem i piórkiem Andrzeja Kobalczyka, jak się to nazywało w jednej z gazet, one mnie zmuszały, ta regularność do ciągłego rysowania. A powracając do skansenu, to początkowo on miał istnieć, powstać w Piotrkowie. No tak, do tego, do tego zmierzam, że w ogóle idea, koncepcja takiej placówki, najpierw Muzeum Rzeki, potem skansenu, powstała właśnie w Piotrkowie. Powstał pomysł właśnie stworzenia, najpierw Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. Tam grono właśnie regionalistów, którzy zakochali się w tej rzece bez pamięci i w tym, co ona wokół siebie wytworzyła, w tej przestrzeni kulturowej, uczenie mówiąc, ale to jest konglomerat wielu przejawów aktywności ludzkiej, ale i przyrody. Taki swoisty portret rzeki, tak. Pilica jest wyjątkową rzeką, to mogę o tym mówić godzinami. Ma wyjątkowy charakter, ale też zapisała się wyjątkowo nie tylko w przyrodzie, tworząc niebywały krajobraz, unikatowy, ale w historii. No i pomyśleliśmy o takiej placówce, która by to ten cały portret, tę przestrzeń kulturową Pilicy ujęła, dokumentowała i prezentowała. Zaczęliśmy od stworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza, którego jednym z głównych celów statutowych było właśnie stworzenie muzeum, najpierw to nazywaliśmy w ten sposób, później skansenu rzeki Pilicy. I pierwsze nasze działania właśnie tam się odbywały, a polegały one na tworzeniu czegoś z niczego. My nie mieliśmy ani terenu, ani obiektów, ani środków. No i te akcje wydobywcze, tak. To przecież byliśmy pionierami, ja jeszcze wcześniej jako dziennikarz prasy regionalnej tutaj w 1988 roku inicjowałem, współorganizowałem wtedy jeszcze z Muzeum Wojska Polskiego pionierskie, naprawdę w skali kraju, akcje wydobywcze wraków niemieckich pojazdów z II wojny światowej. To był jeszcze trudny czas, wtedy władze absolutnie nie chciały o tym słyszeć. To były rozmowy w stylu, wtedy trzeba było akceptację mieć i komitetu partii, i wtedy tych władz administracyjnych. Wiecie, towarzyszu, jak to był radziecki czołg, to tak, ale to jest hitlerowski szmelc. Po co to, na co, to szkoda pieniędzy. Tłumaczyliśmy, że trzeba traktować te pojazdy jako zabytki techniki motoryzacyjnej, wojskowej. Jeszcze jako Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy Nadpilicza, jeszcze w tym okresie piotrkowskim, że tak powiem, pierwsze spływy tratwami, spławy właściwie, powinno się mówić, na Pilicy w 1998 roku. Pierwszy spław połączony ze Świętem Pilicy. No dzięki pomocy leśników, wielu sponsorów, udało nam się zrekonstruować fragment tratwy pilickiej sprzed 100 lat o wadze 10 ton. Mogliśmy na własnej skórze sprawdzić, jak nawigowało się takim urządzeniem po rzece z 10 bali ze 100-letnich sosen, z urządzeniem sterowym, z hamulcem, z szałasem, z kuchnią flisacką. Wielkie wydarzenie, tego nikt nie robił do tej pory. Tu właśnie widzę sobie skansenu
gdzie to jeszcze było gołe pole. No i udało się też władze Tomaszowa do tego przekonać. W Piotrkowie no, nie było wtedy klimatu, zresztą wtedy nastąpiła likwidacja województwa. A Tomaszów, tak. Otwarty był na takie inicjatywy. Ponieważ ja zawsze podkreślam, że w takich przedsięwzięciach niezwykłych, nietypowych, powinny się spotkać na raz trzy elementy. Odpowiedni czas, odpowiednie miejsce i odpowiedni ludzie. I tutaj to spotkanie nastąpiło, wydaje mi się. Ten rok będzie chyba rekordowy, bo w skansenie było ponad 30 tysięcy osób już. W ubiegłym roku w skansen, a chcę powiedzieć, że od 2012 roku skansen ma filię w postaci podziemnej trasy turystycznej Groty Nagórzyckie. To było w sumie ponad 60 tysięcy osób, to jest ogromnie. Prawie 70 tysięcy, to jest miasto całe, prawda? A w tym roku będzie jeszcze więcej. No, to są lata pracy na markę, na promocję. Poza tym, wydaje mi się, że słusznie to też zadziałało właśnie w tym przypadku, że stworzyliśmy taki jakby kompleks, który, właściwie propozycję kompletną w postaci produktu turystycznego Tomaszowska Okrąglica. Na ten produkt oprócz skansenu rzeki Pilicy i grot nagórzyckich podziemnej trasy składają się niebieskie źródła, czyli takie nastąpiło niezwykłe połączenie no, unikatowych zjawisk i przyrodniczych i historycznych. Bo groty są połączeniem i geologii, tak, ale i działalności ludzkiej, bo to jest sztuczne wyrobisko. Połączenie przyrody i historii w tym produkcie. I to zadziałało, zagrało. Wspaniale się uzupełnia to wszystko. Tak, 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 tak. Panie Andrzeju, a proszę powiedzieć, no nie wyobrażam sobie, żeby Pan bezczynnie siedział i tych spas nie rozwijał. Proszę powiedzieć, o czym Pan teraz myśli, co Pan planuje? Oczywiście, że ja się nie wyobrażam bezczynności, taka jest moja psychika, taka natura. W najbliższym czasie letniska nadpiliskie, ten temat tak ostatnio mnie pochłonął przez ostatnich powiedzmy 5 lat, zupełnie dziewiczy. Okazuje się, że to się też oczywiście składa na tą przestrzeń kulturową Pilicy. Mało znany rozdział, zapomniany. Kiedyś Pilica była celem przyjazdów, letników. W ogóle była nad Pilicą istniały uzdrowiska, w co trudno uwierzyć. Choćby Nowe Miasto nad Pilicą. No ale letniska właśnie. Przecież życie kulturalne na tych letniskach kwitło w Nowym Panie Mieście. Andrzeju, spektakle. O tej książce porozmawiamy, tak, jak się ukaże. No właśnie. Bo właśnie. Na pewno będzie bardzo ciekawa i na pewno wiele osób zainteresuje. Tak, i wiele osób znajdzie niezwykłą historię miejsc, które do tej pory odwiedzają, bywają w nich i no niektórzy nie wiedzą, nie ma śladu. Panie Andrzeju, czyli jesteśmy umówieni na wiosnę, na promocję Pana książki o nadpilnickich. Z wielką przyjemnością. Właśnie w Piotrkowie, który no, bardzo mile wspominam. To były lata górne, chmurne, ale wiele, wiele mi dały. Chętnie wracam do Piotrkowa. A w końcu największe miasto nad Torzeczu Pilicy, prawda? Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę, żeby ta książka się jak najprędzej ukazała. Ja również dziękuję. I polecam dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego.